samorządów, które się połączą, które tak naprawdę wspólnie coś robią, wspólnie coś finansują, no i potem egzekwują. Wiadomo, że z pięciu gmin i powiatów na pewno łatwiej, prawda, coś skórać na górze, jeżeli wspólnie występują, jeżeli lobują na wszystkie możliwe strony i miejmy nadzieję, że już niebawem ta inwestycja znajdzie finał i będziemy mogli nawet publicznie napić się szampanem, bo ja to chętnie zrobię, jeżeli faktycznie dojdzie już niebawem do realizacji. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza Mieczysława. Panie wójcie, mam takie małe pytanko. W rozmowie z kilkoma mieszkańcami Czebicka, że wchodzę w kompetencje sołtysa i radnego Czebicka, ale powiedziałem, że się spytam. Chodzi o znak, który jest postawiony chyba na wysokości sklepu byłego w Czebicku i że on stoi na środku chodnika. Ja tak naprawdę to nie wiem, jak on tam stoi, bo się nie przyglądałem nigdy. Ale tak by prosili, czy nie byłoby możliwości go przestawienia, żeby on nie zawodzał ani przechodniom, ani tamtym samochodom, czy coś takiego. I obiecałem, że to pytanie zadam panu Witowi, jeżeli będzie możliwość, to nawet na to pytanie pan nie musi odpowiadać, tylko trzeba zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście. Zorientuję się, jeżeli na naszym drodze, to na pewno będziemy mieli wpływ, żeby go przestawić. Teraz mam jeszcze taką prośbę może do pana Wójta, jako gospodarza naszej gminy. Rok temu chodziła komisja odnośnie suszy, nie? No i teraz po wyborach prezydent był w miejscowości, gdzie największą frekwencję mieszkańcy zdobyli, chyba najwięcej tam zdobył głosów. I mówił, że tak, wszyscy rolnicy mieli wypłacone suszowe, tak zwane za ubiegły rok i ten. Dlatego ja mówię, może ma pan lepsze wejście i ten. Ja mam jedną decyzję odnośnie suszowej wypłaty pomocy rolnikom. Korzystając z sołtysów, jest to nieprawda, bo nie wszyscy rolnicy zostali odszkodowani. Mam jedną decyzję, mam drugą decyzję, na które pieniążków niestety nie dostałem. Jestem jednym z tych rolników. Może pan ma może tam gdzieś lepsze wejścia, czy gdzieś popytać, czy dostaniemy to, czy nie, bo jak z rolnikami czekać na decyzję i... Będzie załatwiona w tym i w tym czasie. Niestety no, do dzisiaj te sprawy zostały nie zaczęte. To są pisma z agencji z Milicza. No, dzwoniłem tam kilka razy, no niech pan czeka na decyzję i tak. Dlatego próbuję tutaj, mówię, że są sołtysi i może nie popytają tych rolników, którzy no, o jeden sołtys wspólnie też nie dostał. No. Także jest to nieprawdą, że rolnicy dostali 100%, bo tak prezydent mówił. To znaczy ja go tam nie wiem, jego minister widocznie mu złe tam informacje udzielił. I to było takie moje, taka prośba właściwie do wójta. A też może do pani dyrektora, albo do pana wójta, bo to radni między chwilę temu, bo to była rozmowa o remoncie tego naszego ładnego obiektu. Chodziło i o ten zaciek tutaj. Czy pani dyrektor jest jakaś... To znaczy, no niestety, tak jak bywa wszędzie, sam pan, który to robił, dziwi się, z którego miejsca w ogóle to mogło, bo przecież cały dach był robiony. I założył w tej chwili na takiej dosyć dużej powierzchni takie zabezpieczenie. Ten zaciek, który jest, to musi wyschnąć i ja to na pewno doprowadzę do używalności tak, żeby było dobrze. Ale on do dzisiejszego dnia nie wie skąd. Teraz już było dosyć dużo deszczu, nie przecieka, także myślę, że może akurat w tym miejscu, co on rozłożył, bo chodził naprawdę, wchodził na dach, tu chodził, po poddaszu. Skąd to doszło, to nie wiadomo, ale myślę, że akurat jak to zakrył, że już teraz będzie dobrze. No trudno, zdarza się wszędzie takie coś. No jest gwarancja, tak, on w ogóle koszty pokryje tego. Dziękuję. Teraz o głos proszę pani Lidia Romanowi, bardzo proszę. Ja bym chciała wrócić do naszego spotkania na wysypisku śmieci. Dlaczego? Dlatego, że no niestety
pozwolę sobie powiedzieć, smród nas nie opuszcza, ale chciałam z tego miejsca zaznaczyć, że byliśmy na wysypisku, byli wszyscy moi koledzy, koleżanki radni, którzy mogli, była pani redaktor i chciałam zapewnić, że z tego wysypiska nic nie śmierdzi. Bo jak wiadomo, przewodniczący dostawał telefony, że śmierdzi z wysypiska i tak dalej. Byliśmy, chodziliśmy po tym wysypisku i nie śmierdzi z tego wysypiska. We wtorek chyba, jechałam do Milicza i na wysokości od Czech chałup, dawnych starych Czech chałup do Rakoniewic po prostu nie dało się wysiedzieć w aucie i kierować. Smród niesamowity, nie wiadomo z czego. Na pewno mówię nie z wysypiska. Wczoraj ta sama sytuacja, więc mówię, radni mogą potwierdzić, że na pewno nie śmierdzi z wysypiska, po którym chodziliśmy, deptaliśmy i tam nam nic nie wyciekało, nic nie śmierdziało, nie było widać żadnego gnoju ani substancji, która by wskazywała, że stamtąd śmierdzi. Ja tyle, dziękuję. Jeszcze o głos prosi pani radna Radna Kitra. Proszę, ja był za tym smrodem, no to byliśmy za tym smrodem. Chociaż ja nie chciałam w tym temacie. Tutaj na wysokości zjazdu do Pomysławska są dwie olbrzymie hałdy wywiezionego gnoju. Ja nie wiem, czy to nie powinno być od razu rozrzucone i przyorane, bo faktycznie smród był taki, że w domu to tak śmierdziało, jakby człowiek się kąpał w szambie. I te hałdy dwie wielkie leżą i tam widzę, że chyba będą dowozić jeszcze kolejne. To tyle w kwestii smrodu. A jeszcze mam zapytanie do pani dyrektor Iwonki. Czy coś wiadomo odnośnie 1 września, czy będzie dalej zdalne nauczanie, czy dzieci wrócą do szkół? Coś wiadomo? Nie, na razie na chwilę obecną nic nie wiadomo. Tak się zmienia. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek wytyczne, czy będzie zdalne, czy będzie stacjonarne, to przypuszczam, że to będzie około 15 sierpnia, że wcześniej się nie dowiemy. Być może będzie coś wiadomo około 20, jak będzie spotkanie dyrektorów z kuratorem. Ale sierpnia. Wcześniej na pewno nic. Ponieważ na razie wskaźniki są takie zachorowań, że przypuszczam, że nadal będzie. Dziękuję. Ja jeszcze tylko odnośnie do pani dyrektor pytanie mam takie, bo była druga transza rozdawanych laptopów. Czy szkoły rozdały rodzicom, czy dopiero 1 września? Od 1 września, nie. Nie rozdały. W pierwszej turze laptopy wróciły z powrotem do szkoły. Rodzice w dniu odbioru świadectw wrócili laptopy. Laptopy zostały sprawdzone, wyczyszczone i przygotowane do wrześniowego rozpoczęcia roku. Jeżeli będzie taka potrzeba. Dziękuję. Teraz głos proszę pana Rafał Dąbrowski, proszę. Ja bym sprawy do Strzeliska w kierunku miejscowości Niezamyśl. Tam został dostarczony tłuczeń, ale tego tłucznia po rozmowie z mieszkańcami na pewno braknie. I mieszkańcy deklarowali, żeby te koszty obniżyć, że w swoim zakresie postarają się te dziury wszystkie załatać, że tak powiem. A druga sprawa chodzi o również tą drogę na Niezamyśl, o wykoszenie tych poboczy. Sprawy z lewej strony, po prostu, no bo tam jest, z lewej, z prawej strony są akurat teraz kukurydza jest siana i buraki, ale są były takie przypadki, że zwierzyna po prostu wyskakiwała mieszkańcom pod auta, no i tam nawet było raz taka sytuacja, że nawet tam jakaś kolizja ze zwierzyną. Znaczy ja się do tego chciałbym się odnieść do tych zapachów. To co Litka mówiła, to prawda. A no wiemy, jesteśmy gminą typowo rolniczą. Skoszone zostały jęczmienie. Rolnicy wywożą obornik na ścierniska, no je podarują. A jeżeli chodzi o pryzmę obornika, do 12 tygodni taka pryzma może leżeć. To jest 3 miesiące, czy 4, co najmniej tygodni. Dobrze liczę? A, 3 miesiące. I oni nie robią nic wbrew prawu, bo akurat ja to jest, no wiem o tym, bo ten nie musi być żadnej płyty, nie musi być foliowany, jedynie pomiot kruski musi być.
mieć lub płytę lub folię pod spodem. A obornik po prostu jest w tej chwili wywożony po tych ścierniskach. Na pewno będzie pododany, tylko trzeba poczekać kilka dni, żeby przestało walczyć. Panie kolego radny, ja wszystko rozumiem. Ja chciałam tylko zdenerwować. Ja wiem. O wysypisku. Tak. Ja się nie wiem, Tak, proszę Państwa, zgadza się to, co Pani Romanowicz powiedziała. Miałem kilka telefonów odnośnie wysypiska, że są jakieś tam różne zapachy. Automatycznie kontaktowałem się z Panią Radną i z Panem Wójtem. Następnie ułożyliśmy plan komisji, żeby pojechać zobaczyć, dotknąć. I faktycznie tam jest rozkładająca się trawa, która jak każdy kompost po poszeniu daje taki zapach, jaki daje, a nie jest na pewno to jakiś uciążliwy zapach. A prawda jest też taka, że leżą właśnie tak jak to rolnicy wywożą tą, brzydko powiem, buchę na pole i to po prostu ten zapach daje. Tak jak tutaj Pan Mietek wspomniał, jesteśmy gminą rolniczą, no i po prostu musimy ten etap wytrzymać i nic na to nie poradzi. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, dziękuję, więc przechodzimy do podpunktu 17. Wnioski i oświadczenia. Jeszcze Pani Sołtys. Oj, przepraszam, Pani Sołtys, bardzo proszę. Ja chciałam zadać sprawy sołeckie. Panie Wójcie, czy można ustawić, pewnie w wioskach innych też jest taki problem, odnośnie oznakowania, gdzie dojechać, do jakiego numeru domu w miejscowości. Ujazd jest rozległy i przynajmniej 3-4 takie tabliczki informacyjne, że dojazd do tych numerów zamontować po prostu, bo jest problem. Ostatnio często jeżdżą karetki pogotowia i szukają po prostu, bo tak jakby jest sytuacja, że na rozwidleniu drogi jest numer 19, dalej mieszka Maciej Kulesiak, ja ma 52 i w tej chwili już jest problem, gdzie znaleźć ten numer, tak? A karetka czasami po prostu jest, jeździ po wiosce i szuka zgodnie z numerami i nie zawsze po prostu. Zawsze znajdują, potem pytają się, a to są to są cenne minuty, żeby dojechać po prostu do pacjenta. Druga sprawa, zostałam wywołana przez Pana Butę do odpowiedzi jako pracownik Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Powiem Panu, że prezydent nie kłamał, powiedział, że wszyscy, którzy mieli szkody, tak, ale to są szkody powyżej 30%. Te osoby, które miały protokoły powyżej 30%, wszyscy otrzymali, bo mamy takie sygnały, że wszyscy otrzymali tą dopłatę suszową. Natomiast te osoby, które nie otrzymały de minimis, w tym również ja, będzie brane z de minimis, a de minimis w tej chwili skończyło się na początku marca i czekamy na opinię Komisji Europejskiej, czy mogą dodatkowe pieniądze przeznaczyć. Agencyjne pieniądze, które nie wydane były na PROW, czy może być ta kwota przeznaczona na wypłatę dla rolników z pomocy suszowej. Czekamy na opinię w tej chwili. Na tym spotkaniu prezydent nie powiedział, że jest to. Tak, to było niedoprecyzowane, ale tutaj wszyscy ci, którzy mieli powyżej 30% dostali. Nie mówię o żadnych procentach, wszyscy rolnicy Pani Sołtys, bardzo proszę. Dziękuję. Tak, dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby się zabrać? Ja to powiem Pani Sołtys. Proszę się tylko zgodzić. Dobrze, ale to jest tylko takie chodzi o to, nie, bo ja tam nie będę walczył o skórę. 30%, ja Państwu wytłumaczę, jak to wygląda. Szkodę miałem, Jarek mówi, że miałem poniżej 30%. Szkodę miałem dużo wyższą, tylko mam dużą obsadę, tak zwaną, czy to bydła, czy trzody, i automatycznie procent suszowy mi spada. Tak. Że jestem, nie wiem, bogaty, czy nie wiem, co. Tak. No co, jak ja tego bydła nie będę miał przebywał. Tak to działa. Nie dotyczy to tylko obrotów, tylko do procentu tego wliczają mi całe gospodarstwo. Także mi się wtedy obniża procent szkody. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze Państwo w innym temacie chcieliby zabrać głos? Może z Państwa są Sołtysów? Nie widzę, dziękuję. Skończyliśmy punkt 17.
przechodzę do punktu 18. Chciałem serdecznie podziękować gościom zaproszonym, sołtysom oraz kolegom koleżankom radnym za uczestnictwo w dzisiejszej sesji. I w tym momencie zamykam obrady 24. sesji Rady Gminy w Cieszku 8. kadencji. Dziękuję. Dzięki.